Witam serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do pierwszego filmu z grą Beer Factory. Zaczynamy nową serię. Jest to polski symulator, w którym będziemy prowadzić własny browar. Do tego jest tutaj zarządzanie finansami, obsługa maszyn, zatrudnianie pracowników. Zapowiada się turbo ciekawie. Wiem, że na YouTubie od dłuższego czasu już było demko. Też widziałem, że chyba wczesny dostęp, no ale ja wolałem poczekać na premierę, która właśnie jest dzisiaj. Nowa gra, po raz pierwszy lecimy. Poziom trudności, co my mamy? Spokojny, normalny, tylko dwa? Tylko dwa, no to lecimy na normalnym. W trybie normalnym grasz zgodnie z pierwotnymi założeniami gry i w obecności Franciszka. A w trybie... Aha, tryb spokojny nas nie interesuje, bo wybieram normalny. To chyba Nowy Jork. Albo nie. Oho. Telefon Iren. With the budget we had, we were able to buy this old factory. Before we start working on it seriously, we will have to put the electricity back on, clean the factory, and do some renovations. The previous owner left a machine in the condemned part of the factory. Maybe we could restore it. While waiting for you to clean up the factory, I'm going to look for some subsidies. Ah, before I leave you, I heard that the factory was squatted, but it may be just a rumor. No dobra, wszystkim się zajmiemy. Na początek otwórz barierę przed fabryką. No to już. Kluczyk. Pięknie, dziękuję, ależ fajnie być właścicielem. Mamy otworzyć drzwi. No to już, otwieramy. Chyba ten sam kluczyk. Nieważne. Mamy zrobić kawkę. Pozwala na bieganie. A. A no tak, bo widzę, że nie mam pod shiftem. To bym biegał już. Wypij kawę. O. I możemy biegać teraz. No to już, zajrzyj do skrzynki. Ładna skrzynka. 44204. Mhm, wszystko działa jak należy. Znajdź i chwyć bezpiecznik. No to już. Och, kurde. Co tu się wydarzyło? Ale mam dalej bezpiecznik. Latający bezpiecznik i bęc. Pasuje jak ulał. Oho, mamy bossa, Francis. Mam go rzucać przedmiotami? Chodź tu. Aha, tak to działa? O kurde, ale to leci. Ty, Francis. Dostał. Ale jest zwinny. O, dostał. Co my tu mamy? Gratulacje, otrzymałeś nową część tuningową propan. Jeszcze raz. W sumie te śmieci trzeba będzie później pewnie pozbierać. Otwórz bramę do fabryki. No to już się robi. Ten sam kluczyk? Oczywiście, że ten sam. Zabierz śmieci i wyrzuć je do kosza. No to już. Śmieci tutaj nie brakuje. Wow, 23 metry. Nowy rekord. Kup miotłę. W sklepie z narzędziami. No to idziemy kupić miotłę. Będziemy zamiatać. Miotła. 20 dolców. Kup. A to bardziej wygląda jak mop. Jaka prezentacja miotły. Hehehe, świetnie. No piękna. Lepszej wymarzyć sobie nie mogłem. No i mamy wyczyścić podłogę. I się robi. Już tutaj. Będzie czyściutko. Żebym tak w domu sprzątał. Przecież tu już nic nie ma. Ale może jeszcze... O, tutaj jest, dobra. Może o to chodzi. Pięknie. Kup biurko. No to lecimy po biurko.
Dobra, biurko znarzędziowe. Fajne tłumaczenie. 75 dolców. Czyli będzie prezentacja wszystkiego, co kupię. Ale w ogóle kupiłem biurko brudne już żółtą farbą? Muszę je zwrócić. Halo, halo. Ja nie takie biurko chciałem. No dobra, wyposaż się w nowy przybornik. Tada! Dobra, otwórz menu budowy. Co mam zrobić? Magazyn. 50. Wow, gdzie sobie pod ścianą gdzieś? A tu jakieś widły leżą. Ja, co to? Przeszkadza mi to. Pewnie się przydadzą później. Już to mam przecież. Myślałem, że wydam kolejne 50. Jest pięknie. Skorzystaj z przybornika i wkręć wszystkie śruby. A! No typowy symulator. Ale mi dobrze idzie. Podobnie jak odkręcaliśmy w sumie ten Thief Simulator części samochodowe. Pięknie. Tylko że nie ma zrobionych otworów w ziemi. To w sumie gdzie my to przykręcamy? Do czego? No dobra, nie będę się czepiał szczegółów. Znajdź pierwszy spornik do swojego magazynu. A, dobra. Jak to położyć? Aha, dobra, już wiem. A ciekawe, czy mogę rzucić. Jak śmieciami. Nie, tak to nie działa. Oj. Mam problem. Houston, mamy problem. Jest. I półki teraz. Na tą górną muszę rzucić. Jest. O, jeszcze tutaj jest. Druga półeczka. Ta-da! Przesuń reputację. Podnieś reputację fabryki do poziomu 2. Mamy 1. To co, jak będę sprzątał? Nie, to jakiś olej. Ale mamy śmieci. Otrzymałeś nową część tuningową. Spoiler 0. Śmieci trzeba wyrzucić. Podnosi to mi reputację? Tak, do góry idzie. Czyli śmieci. Po prostu śmieci. Teraz dostaliśmy neon. Kolejna rzecz do tuningowania. O, tu jest worek. O, i kolejne widły. Pewnie będą potrzebne. Nie dorzucę z takiej odległości. Tutaj było dużo śmieci. O, ho, ho. Trochę trzeba ogarnąć. Pięknie. Tutaj dostajemy część tuningowa spalanie, a tutaj mamy konstrukcja podstawowa. Dobra. Nie wiem, ile worków będę musiał tam dorzucić. Wszystkie niech leżą koło śmietnika i zaraz tam podejdę. Jeszcze coś jest? O, tu jest. Może to wystarczy. Kurczaki, nie trafiłem. Chciałem nowy rekord. No dobra, tu jest sporo tych worków. Bęc. Bęc. Tylko żebym nie przerzucił do sąsiada. Śmieszne jest to rzucanie. Chyba się nie da przerzucić. Wydaje mi się, że to za mało worków. Oczywiście, że za mało worków. Tutaj nic? Tak, tutaj taki. To chyba tylko. Jest część naszej fabryki, te palety. Bo nic przy nich nie mogłem zrobić. Co ja tu jeszcze mogę zrobić? A, jest worek. O, dobra, tutaj też dostaniemy doświadczenie. Jedziemy. Ależ brudne tutaj kafelki. O. Good news. I found some subsidies for your factory. You will receive a transfer. With this amount, you should be able to destroy the separation of the factory.
and renovate the machine in the back of the factory. If you need more money, there are some investors interested. You can go to the computer to see about it and also see the conditions. Pomiń, dobra, zrobimy wszystko. Kup nowe rozszerzenie dla swojej fabryki. Gdzie ten komputer? W ogóle ja w kuchni nie byłem. Ale tu jeszcze nic zrobić nie mogę. Dobra, to wszystko po kolei. Wszystko po kolei. Podstawy musimy się nauczyć. Co miałem kupić? Jakieś rozszerzenie. Gdzie ono może się znajdować? O, to będzie to. 200. Kupione. Odblokuj kruszarkę do ziarna. Też przy komputerze. Maszyny, kruszarka do ziarna. 7500. Jaka droga. Żeby dobrze mi kruszyła. Bo inaczej ją zwrócę. Jest i taśma. Zaakceptuj umowę korzystając z komputera. Tu są jakieś umowy, kontrakty. Oczyść 30 worki surowego ziarna sodu. Słodu. 854 dolary zarobku, 37 punktów. Akceptujemy. Zamów jedną paletę z workami słodu surowego. Pamiętaj, aby zamówić ilość potrzebną do realizacji zamówienia. Tam było 30. Jest, surowy słód. 30, lecimy. Dziękuję. Łącznie 300. Liczba palet 2. Razem z podatkami 310. Dobra, a zamówienie zrobione. Steruj podnośnikiem paletowym. O, worek. Po rekord. Było blisko. O, to chyba do mnie jedzie. O kurde, patrzcie na to. Ale fajne. Dobra, otwieraj. Otwórz tylnie drzwi. Zara, zara. Oj. Pięknie. Do góry ku. Mamy rozładować, no dobra. Dwie palety mamy. Pięknie. O, nie za daleko. W sumie po co? Jak na dół? Coś nie działa. Aha, dobra. Nieważne, mój błąd. No mamy to. No to wiem, że pewnie pod tą kruszarkę trzeba to zawieść. Tak mi się wydaje. W sumie... No tak mi się wydaje, że tam trzeba będzie. Lecimy na ostro, ale bardzo wolno. Kiedy dostanę paleciaka? Kiedy będę mógł go kupić? Nie no, tym wózkiem to jest tragedia. Ale jedziemy. Jedziemy tu. Jeszcze trochę brudno, trzeba będzie posprzątać. Światła działają, o, żarówek wymieniać nie muszę. Ależ obsługa. O, tak szybciej. Dobra. Nie, oddaj paleciaka. Ale tak wolno będę z nim jechał? O, tyłem jest szybciej, mi się wydaje. Ale się cały trzęsie. Żeby się nie rozpadł. Tutaj widła leży. Oj, 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 oj. No tyłem się odwrotnie przecież steruje. Ale wydaje mi się, że jest szybciej. Jeszcze jedna paleta, pan poczeka chwilę. Aha, to muszę za każdym razem robić tak. No na jedną paletę się to nie zmieściło.
Jestem w środku. Proszę wyłączyć silnik. Oj, wjechałem trochę nie w tą stronę. Pięknie. Jedziemy w dół. Mamy to. Oj. Jest to dobrze, że nie mogę rozwalić mu samochodu. Włącz nową kruszarkę do ziarna. Dobra, to idę. Będzie szybciej, jak sobie pójdę z buta. Bo może nie będę musiał wszystkiego przerobić na razie. Do tych pierwszych misji. A tutaj jest. Wyjdź worek zasobów z palety. Upuść worek. Upuściłem go, ale on lewituje. No nie. Dobra, jest. Oczyść brud znajdujący się pod kruszarką. Dobra, tam gdzieś odrzucę. Do niej bliżej. Oczyść worek słodu. Kilka wskazówek. Znajdziesz w zakładce kruszarka do ziarna w menu pomocy. Nie wiem, gdzie jest ten menu pomocy. Mam rzucić... Oczyścić worek słodu. Aha, tam mamy coś. Wykrzyknik tutaj jest. Jak to zrobić? No wypluj. Wrzuciłem jeden worek. O, tu jest chyba. Tak. Mamy pierwszy worek. Tu by się przydała paleta. Tu by się przydała paleta, no. Wózek. O, wózek widłowy. No to w końcu. Z tym paleciakiem, kurde, to tragedia. Za wolno. Już. Gdzie to jest? Jest tutaj piękny, biały wózek widłowy za $500. Ale drogi. No, wózkiem to raz, dwa. Mamy wózek widłowy. Znajdź pierwsze widełki. No to gdzieś tutaj były. Tu są. Montujemy widełki. Pyk. Znajdź drugie. Mam. Pyk. Steruj wózkiem. Ale to ja, czekajcie, ja sobie tutaj zaraz to zrobię, tylko wyjadę tym. No to wózkiem sobie weźmiemy teraz. Skoro tak szybko wózek widłowy dostaliśmy. W sumie nie dostaliśmy, kupiliśmy. Dobra, włącz silnik. Klakson. Nie działa. Góra, dół, ok. Tak jest spoko, taka widoczność kamery. Eksportuj swoją pierwszą produkcję. Aby to zrobić, umieść paletę pełną przetworzonych surowców w bagażniku furgonetki za pomocą wózka widłowego. Aha, ale ta paleta mi potrzebna będzie chyba. Nie mogę wjechać. Za wysoko? Prawie mam. Nie, zostaw to. Źle trzymam. Opuszczę na sam dół. No i powinienem móc wyjechać. A nie mogę. Co za jajca. Tragedia. Puść to. No, udało się. Dobra, podjadę sobie od tej strony. Będzie cacy. Ledwo co trzymam. Dobra, jadę. Spada mi. Prawdziwym dużo łatwiej się jeździ. Mamy to. Teraz jest stabilnie. A, tu mam narysowane. Ja powinienem chyba tutaj położyć. No to tam położymy. Pięknie. No dobra, lecimy z tym. Potrzebuję paletę. Nie wiem, czy tak gęsto mogę.
Nie, nie. Co mi tutaj się dzieje? A ten worek muszę odzyskać. Jest. Ledwo co. Dobra. Co tu się wydarzyło? Widzę, że ma troszeczkę błędów ta gra i to sporo. Jak na premierę. O! Czekaj, czekaj. Bliżej sobie postawimy. I jak to będzie działać? Już jest przerobione? Nie, to spadło mi chyba. Jeszcze raz. No trochę tam wrzuciłem. A tu znowu brudno jest, kurde. Dobra, jedziemy. I położy samo? Jest, kładzie, dobra. To powrzucam tego więcej. Bo muszę wszystko zrobić, nie? Nie tak. Widzę, że trzeba równo układać. Pięknie. Mamy czas. To nasza firma. Chyba pracownika zatrudnić, bo ja tak nie będę. Plecy mnie bolą. Dobra, idzie sprawnie. Nie, blokuje się. Ciekawe, czy tam to wyjmę teraz. Nie mogę. Jest, jest, jest. Gdzieś tutaj było. Mamy to. Wjedzie, wjedzie. Pięknie. Nie wiedziałem, że tak szybko wózek widłowy dostaniemy. Myślałem, że trochę będę musiał poczekać na niego, ale jest! Dobra, leci. Leci kabarecik. A my tutaj zaczynamy. Wow, wow, ale mnie wypluło. Co tu się wydarzyło? Wystrzeliło do góry. No nie, ale dużo błędów. Nie podoba mi się to. Okej, okay, ciekawie. Muszę to teraz zdjąć. Paleta. O, ładnie leży. No i gitara. Teraz już powinno być pięknie. Ja to muszę chyba trzymać. Tak, muszę trzymać. Układa się? Układa się. Pięknie, lecimy. Bo zaraz muszę chyba wyczyścić, bo tam się brud zbiera. Na razie ciśniemy. Dobra, wszystko pod kontrolą. Dawaj, dawaj. Później się posprząta. Tak patrzę, czy na pewno wszystko jest ok. A to się nie zmieści na jedną paletę chyba. Leci dalej. Bo skoro przyjechało w dwóch paletach, chyba za brudno jest. Nie wiem, nie chcę iść. I idzie dalej. Jak ja mam to zmieścić w tamtym samochodzie? Wow, wow, tu już za dużo. Oj, 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 oj. Dobra, dobra. Ogarniemy temacik. Nie wiem, czy on weźmie z tej strony. Znowu to samo. Koszmar wraca.
Nie, chyba muszę od tej strony. No. Żeby mi się nie rozwaliło, nie chcę tego zbierać zaraz. Nie przerysować samochodu. A tu paliwo w ogóle mamy na dole. Ale jajca. To wyłącz silnik, oszczędzamy. A czy mogę od razu paletę położyć? Może wiecie, może tak to działa. Bo tu jest, żeby umieścić w bagażniku furgonetki za pomocą wózka widłowego. Spróbuję. Jest! Pięknie. Ale jeszcze 7 sztuk brakuje. A ty gdzie jedziesz? Halo! W sumie nie zmieściłem na tej palecie. To co, przyjadą? Patrzcie jak on jedzie, upuścił jeden worek. No nie. On upuścił worek. Najechał, kurde. Na coś i... Dawać, to mój worek. O, furgonetka już tu stoi. Ciekawie. No dobra. Jeszcze trochę. Czyli rozumiem, jak skończy mi się paliwo, ja nie będzie mnie stać na paliwo, to będę musiał wtedy paleciaka używać. No dobra. Dawać tą paletę. Już nie mogę szybko biegać, kawka już puściła. O, pięknie. Lecimy dalej. Jeszcze powinno być tu 7 sztuk, tak? 4 to jest 5. Jeszcze 2. Koniec. Lecimy z tym. Nie mogę jechać do przodu. A przez te śmieci? Nie gadajcie, że przez te śmieci. Możliwe. Gratulacje! Nowa część tuningowa, spoiler 1. Zobaczę teraz. No, teraz mogę. Ja to wezmę jako tako, żeby odsunąć trochę. Jedziemy! Zaraz poprawię. Ale widzę, że... O! No nie! Chyba mam to. Ledwo co. Żeby się nie wywaliło. Tragedia to jest. Dobra, jest. Prawie się udało. Naprawdę? Dobra. To muszę od tej strony wjeżdżać pod paletę. No. Not. Nie jest to łatwe. Trzeba mieć trochę wprawy. Bramę przywaliłem. Dobrze, że nie rozwalona. No i już jest. Jest 30, możesz odjeżdżać. Nie mam paliwa. Znaczy paliwa. Gazu. Okej. No wypełniłem umowę i co teraz? Czy ja powinienem do komputera? Tak, do komputera. I kontrakty potwierdź. Gratulacje! 854,47. Otrzymałeś 37 punktów reputacji.
Następny kontrakt za 30 sekund. A co ja powinien zrobić? Znajdź butlę z gazem. Butla z gazem. Jest i butla z gazem. O kurde. Nie, no ta gra ma za dużo błędów. Kurde, a dzisiaj premiera. Ale wpadka. Bo jak ja teraz wejdę do wózka? O, wypluło mnie. Dobra. Tylko jest problem taki, że nie mogę jechać. Jakoś może z tego się wykaraskam? Chyba nie. Mogę to popchnąć? No jest problem, bo teraz... O, chyba że... A jakbym podniósł? Tak to nie działa. No dobra, no nic z tym nie zrobię. O, o! Troszeczkę. Ej, dobra, dobra. Nie no, nic z tym nie zrobię. Trudno. Mam wymienić butlę. Kup miejsce na paletę, przejdź do przybornika, otwórz menu. Przenośnik mam kupić? Nie, miejsce na paletę. Kup. O, proszę. No to tutaj może ją kupię też. Jedna jest, ale będzie druga. Bo w sumie nie pokazało mi gdzie... A nie! Chyba mi pokazało. W tym samym miejscu co jest wózek? Nie wiem o co tu chodzi, ale... Tragedia z tym wózkiem. Strasznie dużo błędów. Chciałem z tego serię zrobić, ale jak tak patrzę, to będę musiał się zastanowić. Pyk. Przejdź do trybu administracyjnego. I połącz obszar roboczy pomarańczową kotwicą. O! Dobra, mam nacisnąć tab, tak? Połącz obszar roboczy, pomarańczowa kotwica, z nowym miejscem na paletę. Pomarańczowa kotwica. Co? Z miejscem na paletę. To może ci określić, skąd pracownicy będą pozyskiwać... Przesuń obiekt. Aha, chodzi o to. Chyba. To mogę obracać. Ale jest dobrze. Mi się podoba tak jak jest. Tryb administracyjny. I tu było napisane, że pod tab, nie? Klawisz tab. No i tutaj nie mam miejsca na paletę. A, jest więcej rzeczy, dobra, dobra, jest więcej rzeczy. Tylko, że nie ma żadnej pomarańczowej kotwicy. Miejsce na paletę. Przejdź do trybu administracyjnego. No i tego troszeczkę nie kumam. Tutaj coś jest. Po lewej stronie.
Aha, mamy coś narysowane. No to już. Jest nowe połączenie. O, o. Nowe połączenie. Zatwierdź. Może tu też to mam zrobić? No nie wiem. Może dlatego, że palety nie ma? Kurde, nie wiem. Puść to. Lecimy tu? Ciekawe połączenie. Nie o to w tym chodzi. Mamy... O, tam coś jest. A to zaliczyło mi. Ale to połączenie mi nie pasuje. Dobra, zobaczymy jak to będzie działać. Kawka by się przydała, bo wolno biegają. Nie no, strasznie dużo błędów jest w tej grze, jak na kurde początek. Trochę się tym, trochę mnie to niepokoi. Nie, nie, nowy pracownik, gdzie to jest? Tu są pracownicy. 5 dych, 7,5 dolca na godzinę, zatrudni. Mamy Derika. Zwolni? Nie, 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 zapłać też nie. I co on będzie robił? On już tam jest? Gdzie on jest? O, dzień dobry, rozmowa o pracę, chodź, 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 chodź tutaj. Kamizelka jest, safety buty są. Dobra. Podnieś poziom swojego pracownika. Możesz zaczekać, aż sam nabierze doświadczenia lub wykupić kurs, który przyspieszy ten proces. I dobra, wiecie co? Ja bym sobie tutaj zakończył odcineczek. Z nim będziemy rozmawiać w następnym. O, ze śmieciami idzie. Jaki dobry chłopak. No, a ja będę musiał się zastanowić, czy jednak z tego serię robić, no bo jak sami widzieliście, no trochę tych błędów tutaj jest. Kurczaki, no ale dobra, słuchajcie, w tym filmie to tyle, mam nadzieję, że się podobało, dawajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, no i ja się żegnam, siema!